Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku z FC24 Kariera Menadżera. Słuchajcie, no przed nami mecz po pierwsze z Ruchem, a po drugie z Romą. No, po ostatnim meczu z Romą to możemy oczekiwać ciekawe... Tak dobrze mówię, że z Romą? Poczekajcie, może ja się mylę. Wydaje mi się, że... A nie, z Liverpoolem! A no tak, z Liverpoolem, nie z Romą. Z Romą graliśmy ostatni. Myślałem, że to dwumecz, ale nie, no bo przecież to faza grupowa. To ma sens. To ma sens. Ile w ogóle mamy hajsu aktualnie? Kurwa, 5 milionów tylko? No to finansowo jesteśmy trochę w dupie. Nie powiem. Finansowo jesteśmy trochę w tyłku. Natomiast... sprawdźmy sobie drużynę. I zobaczmy, co ja mogę tu pozmieniać. Ewentualnie, co ja mogę tu zmieniać, ale chyba nic kurna ciekawego. No Blanchard nikt na razie zostanie, Valverde ma plus 4, Baker plus 5, więc to zostaje. No zastanawiamy tylko ten Quintero. Czy nie lepiej by go było w sumie wyrzucić stąd, bo tak naprawdę on za wiele nam tu nie dawa. Galdemesz, tylko na mecz z Ruchem ja nie wiem, czy ja bym chciał go wystawiać. No myślę nad zamianką Hoffmana na Blancharda na ten mecz. Ale to zobaczymy, słuchajcie, za chwilę. Na razie sobie tak zapiszę tylko, żeby już mieć tą podstawę. Swoją drogą, czy my wystawiliśmy Iwusicia? Wystawiliśmy. Labrowicza? Nie wystawiliśmy. A czemu Labrowicza nie wystawiliśmy? A on chyba ma już kontrakt podpisany, nie? No właśnie, on chyba ma kontrakt podpisany. Zastanawiam się, czy kogoś jeszcze możemy stąd sprzedać. Baran tracić na wartości zaczyna. Ale Eśpek nam się przyda, kurna. Bardziej, że nie, on nie jest słaby, nie? Galdemesz troszkę cienko, jeśli chodzi o swoją finansowość. Mogę go tylko wypożyczyć w sumie. Kowar jest gitem. Huerta jest gitem. Tak patrzę, co kto tutaj ile kosztuje jeszcze. Ten Quintero całkiem nieźle, można byłoby go sprzedać za niedługo. Chociaż ile on ma lat? A nie, on ma 17 lat, to nie, to jeszcze go zostawmy. To dobra, no to git. To git, słuchajcie, no to co, no to ruszamy na ten meczyk z Ruchem. Czy mamy tutaj na koło patrzeć? Na Sunusi. Ruch ma w ogóle jedną gwiazdkę? I on jest pierwszy, kurwa, w tabeli? WTF! Totalnie, nie? Jakby co tam się wydarzyło? O co chodzi? Dobra, zostawmy sobie ten ciuch, tylko myślę, czy białe, czy niebieskie. Białe chyba, dobra, czyli tak jak było, będzie się bardziej odznaczać. No i jeszcze zmieńmy sobie tego Hoffmana, który słabiutko sobie radzi aktualnie. W sensie słabiutko, no zmęczony jest po prostu. Zmieńmy na... Nie na Esiena, na Enkę. Dobra. I tak patrzę, czy kogoś jeszcze powinniśmy tu zamienić. Fosu trochę zmęczony, ale on da radę. Reszta chyba git. Czy kogoś wprowadzić z ławki? Z tej głębokiej ławki? W sumie... Arias jest jeszcze taki perspektywiczny, ale to zobaczymy, co to z niego wyjdzie. No na razie nic. Na razie nic, słuchajcie, no ruszamy. Trzeba ten mecz z Ruchem wygrać. Żeby zająć pierwsze miejsce w tabeli. O najlepszych jak dotąd wynikach w lidze. Jednak trzeba by było troszeczkę przycisnąć tą ekstraklasę, bo dobrze, że nam idzie w europejskich ligach, ale nie tylko europejskie ligi się liczą. Także rozpoczynamy, moi drodzy, mecz z Ruchem. Jedziemy, Blanchard do Sancheza, Sanchez do Alvareza, Alvarez. O, już tutaj próbuję kiwać, ale widzę, że ze względu na to, że jest pogoda taka jaka jest, to będzie dość ciężko się grało. Sanchez do boku, do Huerty. Huerta. Trochę na drewno, ale jeszcze Huerta do Blancharda! Plan był dobry, tylko noga chyba nie ta. Tak mi się wydaje, że jakby siadło to na właściwą nogę, to mogła być bramka. Ale jest tutaj... Oj, no niedobrze. Michalski. Jeszcze ze Starzyńskim, ale jest tu Fosu. Fosu zablokowany z Sanchezem. O kurwa, niedobre to podanie. Szczepański. O, on tam faulowany, ale nic się nie wydarzyło. Ciekawe. Dobra, na spokojnie, panowie, na spokojnie. Szczepan, strzał! Oj, no nie możemy tak dawać.
Na spokojnie, tak jest. Atajach. O kurwa, co ja robię? Sunusi. Sunusi, jeszcze podanie do środka, do Szczepana. Szczepan, ale jest tutaj Sanchez, dobrze, Fosu. Fosu, z Alvarezem, Alvarez. On nie ma za bardzo z kim, Alvarez, z Atunią. Atunia, jeszcze tutaj kiwa. Atunia, z Alvarezem. Alvarez, do Blancharda, Blanchard. Do środka, do Buangi. Buanga próbuje strzelać, ale zablokowany. Jeszcze próbują, ale nic z tego. No szkoda, Starzyński. Starzyński, ale jest tu Rodriguez. Rodriguez z Sanchezem. Sanchez, petarda z daleka. Ale, no, chyba będzie faul. Albo to była ręka. W sumie nie wiem, ręka chyba była, nie? Chyba ręka. Dobra, kto ma lepsze wykonanie od Sancheza? Buanga. No dobra, Buanga. 23 metry, moi drodzy. 23 metry, Buanga. Buanga, będzie strzelał. No Buanga w okno, proszę cię. Buanga! No ale buchali, kto broni. No nie! No trochę mocniej trzeba było, trochę mocniej. Trochę przyłożyć się do tej piłki, no. Jeszcze Kasolik. Do Szywacza, Szywacz. Kurna, podanie do Swędrowskiego, Swędrowski. No ej, panowie, ale to by przydało się, żeby ktoś to przeciął. Stęczyk. Jeszcze Szczepan. Kurna, no próbują tu chłopaki, ale nic z tego, jeszcze Swędrowski. Jeszcze, dobrze, Angulo. Tak jest, o to chodzi właśnie. Alvarez, przepraszam, Sanchez do Atuni. Atunia. Oj, dobre podanie do Buangi na dobieg. Buanga. Buanga będzie strzelał, Buanga! I mamy pierwszą bramkę w tym meczu! Mamy pierwszą bramkę w tym meczu, no brawo Buanga, brawo! Dobrze, o to chodzi! O to właśnie chodzi! No! Ależ ładnie tam sobie podbił tą piłkę, no i strzela prosto w okno! Dobrze mówię, że w okno? A, tak jest! No i pięknie, kurde! I pięknie, ale tak zauważyłem, że te podbitki zwiększają zdecydowanie szanse na bramkę. I tak troszeczkę częściej zacząłem je stosować, odkąd gdzieś tam pierwszy raz Rodriguezem to spróbowałem. A tymczasem Rodriguez z Buangą. Buanga jeszcze do Blancharda. Blanchard będzie wychodził na sam na sam. A i jednak przecięte podanie tej przez Szwacza do Buangi. A to mogła być bramka. To mogło zagrozić. Jeszcze Szwacz. Tam Szywacz w zasadzie. Szymański. Do boku, do Michalskiego. Michalski. Do Steczyka, Steczyk. No, panowie, ale to by trzeba było przejąć. Michalski jeszcze, ale jest tutaj Atajach, brawo, brawo, brawo Atajach. I jeszcze Huerta. Huerta rozpoczyna ten kontratak. Podanie do Buangi. Buanga i jeszcze z Blanchardem. Przerzuca to Blanchardowi i on tam faulowany. Ale sędzia nic nie widzi, co się dzieje? Oj, oj, oj. No Kusalik jeszcze z Huertą. Ale Huerta wybija to na aut. Niestety. Szkoda, że nie udało mu się tego przejąć. Jeszcze Michalski. Kurna, no panowie. No koniec tej pierwszej połowy. No niedobrze, niedobrze. Niedobrze. Mogło być zdecydowanie lepiej. Martwi mnie dyspozycja Fosu w tym meczu, bo trzeba będzie się zastanowić, czy go nie zmienić gdzieś w trakcie drugiej połowy. A tymczasem rozpoczynamy, słuchajcie. No jazda, jazda. Sanchez do boku, do Huerty. Huerta do Buangi. Buanga do Blancharda. Blanchard! Coś ty zrobił! Coś ty zrobił najlepszego! Jeszcze! Alvarez z Sanchezem! Atunia strzał z daleka, ale Szymański przyjmuje to na klatkę. No, plan był dobry, wykonanie było słabe. Starzyński. No jeszcze, dobrze Alvarez, dobrze! No ale to podanie beznadziejne. Jeszcze Steczyk. Steczyk. No, przerzucił tutaj obrońców. Szczepan strzał z daleka, ale Kowar broni to, choć Szczepan chyba faulowany tam był wcześniej. Tak jest. Faul na Szczepanie. No trzeba uważać, trzeba uważać. Będą strzelać. Oj, oj, oj. Panie kochany. Ale to z czym do ludzi, z czym do ludzi. Kowar do Fosu, Fosu do Alvareza, do boku. Alvarez do Atuni, Atunia do Blancharda, Blanchard do Rodriguez'a, Rodriguez strzał, ale Buchalik broni to. I jeszcze Huerta jest tutaj przy boku. Huerta. Huerta kiwa. No, ta wrzutka, ale niestety do bramkarza. No, dobrze było, no. Dobrze było, ale wykonanie takie sobie wyszło. No trudno. Jeszcze Fosu głową. Dobrze do Buangi. Buanga z Blanchardem. Blanchard strzał. Ja pierdolę, co to jest? Co to jest? Pici polo na dwie bramki?
zmarnowana szansa i impuls do lepszej gry dla... O! Oj! Blanchard! Jeszcze strzel to, dobij to! No nie! Jeszcze Atunia z Blanchardem! Blanchard do Huerty! Huerta strzela i mamy gola! Ale co tam się wydarzyło? Co to było za zamieszanie? Podwojenie przewagi! Co jest? Panowie, no tak nie możemy grać! Tak nie możemy grać! Bo to nas doprowadzi tylko do jednego, do remisu! Ajajaj, no! To jest jedyne, co mogę powiedzieć. Ajajaj! Szczepan przy piłce! O Bożu! No taka dobra sytuacja, znaczy... Sytuacja, nie sytuacja. No bramka tak czy siak padła, nie? No tylko można było to wykończyć wcześniej. No i mamy rzut z autu. Przy samym końcu boiska. Jeszcze Starzyński. Oj, podanie niebezpieczne! I Sunusi 2-1! Ajajaj! Nie możemy tak grać. Nie możemy tak grać, panowie. No nie możemy. Atajach bokiem boiska do Huerty. Huerta próbuje tam do Blancharda. Blanchard jeszcze głową próbował zagrywać, ale troszeczkę za niski jest na niego. No, Buanga. Kurna, no dobry ślizg, ale niestety się nie powiódł. No, jeszcze Kozak. Kozak ze Styczykiem. Styczyk do Sunusiego. Sunusi, ale Angulo przytomnie. Dobrze. Tymczasem Sanchez za Tunią. Atunia. No co on zrobił? No zgubił się z tą piłką. Niedobrze, no bo jak tak dalej pójdzie, to będziemy mieć wyrównanie, nie możemy do tego dopuścić. Jeszcze Kozak. Kozak wrzuca fosu, chyba ręką. Oj, niestety. Niestety zablokował to ręką. No i mamy kolejny rzut wolny. W 16 praktycznie. Uwaga, no! Firlej, prawie. No ale na całe szczęście dla nas nic z tego nie wyszło. Jeszcze fosu. Z Alvarezem, Alvarez do Atuni, Atunia do Blancharda, Blanchard do Buangi, Buanga jeszcze do Huerty, Huerta, co tu się stało? Jak to, co oni zrobili? Mogło być 3-1, no mogło być. Jeszcze Atunia wrzuca, nie ma tam nikogo, ale jest tu Rodriguez, petarda z daleka, ale Buchalik broni to. Ajajaj, no panowie, trzeba się tu wziąć w garść. Atunia, wrzutka. No jest jeszcze Fosu. Fosu z Rodriguezem. Rodriguez, strzał z daleka. Zablokowany ręką przez obrońcę. I będziemy mieć rzut karny. No dobrze. No o to właśnie chodzi. Tylko nie Huerta, proszę was. Buanga niech podejdzie. Buanga kontra Buchalik. Buanga kontra Buchalik. Buanga prawe okno. Brawo. Mamy 3-1 w ostatnich minutach tego meczu. Brawo. O to właśnie chodzi, panowie. O to właśnie chodzi, żeby tę sytuację wykorzystywać, a nie tylko z nich korzystać. No. Oj. Podstawski jeszcze był przy piłce, ale koniec tego spotkania. Wygrywamy 3-1! Da się, moi drodzy, da się! Teraz mogę wziąć wywiad pomeczowy. Teraz to ja mogę nawet pogadać z nimi. Teraz to nawet jest chęć do tego, żeby pogadać z nimi. No. Dziękujemy za rozmowę, kibice z pewnością... Ja również dziękuję, możemy już iść? Buanga bohaterem? To był świetny występ całej ekipy. Tyle mogę powiedzieć. To był świetny występ całej ekipy, ale Buanga złote dziecko, nie? No ciężko go nazwać inaczej niż złotym dzieckiem tego zespołu. Naprawdę. Byliśmy bardziej zdeterminowani. No już, tak naprawdę mógłbym skipować te wywiady, bo przecież i tak znamy już na pamięć te odpowiedzi. Mieliśmy dzisiaj wszystkie argumenty. To prawda. To akurat prawda. 3 punkty to jest koronny argument. Oj, moi drodzy, no teraz się zacznie dopiero, ale weźmy sobie jeszcze w szkółkę juniorów, wejdźmy, zobaczmy co tu się dzieje. No Walter, który ma potencjał na minimum 73, Bruno, który ma potencjał między 82 a 88. O kurna. No to tutaj będziemy mieć dobrego SPK.
Bullock 81-87. Eśo. Ej, powiem wam, że no, następne myślę, że takie 3 lata w tym klubie, to obstawiam, że 3 sezony w tym klubie, to obstawiam, że no, 4 gwiazdki klub, nie? 4 gwiazdki klub bym obstawiał. Tak bym obstawiał. A tymczasem, no idźmy w stronę tego meczu z Liverpoolem. Berardi pójdzie na wypożyczenie, superancko. Niech idzie. Niech idą na wypożyczenia te młodziki, bo naprawdę się przyda, żeby oni se poszli. Odpoczęli troszeczkę. Pytanie, jak nasi w ogóle z kondycją, co? Kurna, no nie wygląda to zbyt dobrze na ten mecz z Liverpoolem, szczerze mówiąc. Wręcz powiedziałbym, że wygląda to fatalnie. Wręcz powiedziałbym, że naprawdę to wygląda fatalnie. Tu jeszcze można podreperować, tu można podreperować. Nawet kosztem skupienia. Tu już za bardzo kosztem skupienia nie ma co reperować. Tu jest G. Tu jest Max, tu jest Max. No niedobrze to wygląda, naprawdę niedobrze to wygląda. Czy ktoś jeszcze tutaj jest nieskupiony? Dobra. Nie wiem, czy na ten mecz Adegberno nie wejdzie za Buangę na początek. Albo za Huertę. No trzeba będzie pomyśleć, co z tym zrobić, bo nie wszyscy dadzą radę odpocząć. Nie pomyślałem o tym wcześniej. No i niedobrze jest, nie? Dobra, tu są warunki ustalone. Niech sobie idą. Ja się nie przejmuję tym, że ja będę płacił tego maksa. Ostatnio jestem w całkiem niezłej formie. Zobaczymy, bo Blanchard, zobaczymy. Być może cię wybiorę, no nie wiem jeszcze. Być może to Karb, no być może. Carvajal, o Jezus. O Jezus, Van Dijk, no tak. No to będzie ciężkie, ciężka przeprawa. Zielińskiego to tam się akurat nie boję. No ale Van Dijk, no to jest temat już taki, no... ciężki bym powiedział. Nie wiem jak Olize, nie wiem jak Martinelli, jak Gakpo. Ale dobra, konferencja prasowa, moi drodzy, najpierw. Okay, thanks guys. We're gonna get started with the questions now. No witam serdecznie, pewnie. Czy zdołacie dołożyć drugą wygraną? Trzeba zachować koncentrację, zobaczymy co z tego wyjdzie. No mam nadzieję, ale... rywal jest cięższy od Romy, więc może być różnie. Gryfonowie mogą przegrać, w którym... no myślę, że tak, że jakby... drużyna zagra dobry mecz i zobaczymy, no... jestem dobrej myśli generalnie. Jakby mam nadzieję, że nie przegramy, ale nigdy nie wiadomo, nie? No. Dość rozmaite wyniki w ostatnich meczach, bo to zależy, czy symuluję, czy gram sam. Pokażemy, na co nas stać, spokojnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, no... morale się trochę podniosły i to jest dla mnie plus. Zagrajmy sobie jeszcze sesję treningową. Ze zbieraniem pucharów. I zobaczymy, co to z tego będzie dalej. Zobaczymy, co to z tego będzie dalej. No jestem ciekaw, jestem mega ciekaw tego meczu z Liverpoolem, nie? Czy będziemy w ogóle w stanie im jakby się przeciwstawić? No wiecie, Romy, to ja się troszeczkę bałem, nie? W sensie obawiałem, ale... tak czułem, że jakby tam spokojnie jesteśmy w stanie wygrać, jak wszystko pójdzie dobrze. O nie! Kurwa, jeszcze zepsułem sobie kombo. No nie, no ja pierdolę, no po prostu no nie. No i teraz nie ma szans na to, żebym zrobił. Dobra, powtórka. Jak się sobie zepsujecie kombo w tym pierwszym tym, to już nie ma szans, żeby zrobić, nie? Bo to tylko z kombo jest szansa to ogarnąć. Jakby jak się kombo kończy, jest koniec, nie? Jest kaplica. O, dobrze, żeś się wywrócił, dobrze. Dobra, na spokojnie. O, właśnie tak. Rodriguez. Dobra, dobrze Rodriguez, dobrze, no dobrze. Widać, że tu profesjonalista w swoim fachu. No i co? No i mamy chyba, co? Mamy, dobra. No to można wywalać. Można to wywalać i lecimy. Nie ma co marnować czasu. Dalej.
Dali, dali ręce gadżeta. No i dobra, no i teraz tylko kwestia tak. Fosu mega zmęczony. Blanchard mega zmęczony. Kurwa, powiem wam, że nie wygląda to zbyt ciekawie, nie? Nie wygląda to ani trochę zbyt ciekawie. O kurwa. No niedobrze jest, no. No niedobrze jest, co ja wam powiem, no niedobrze jest. Bo Fosu jest na 100% do zmiany, ale mamy Kovacevicia, więc nie jest źle. I oni będą w stanie się zmienić. I oni będą w stanie się zmienić w drugiej połowie. O ile w ogóle Fosu wybiega pierwszą połowę, bo to też nigdy nie wiadomo. Dobra, na razie zostawmy taki skład. Zmieńmy sobie oczywiście tylko stroje. Nie no, nie chcę dwóch takich samych. Może tak, co? Tak chyba będzie bardziej się rzucać w oczy. No i dobra. I teraz, moi drodzy, trzymajcie kciuki. Bo od tego wiele zależy w tej fazie grupowej. Wiele od tego zależy, bo jeśli wygramy ten mecz, to myślę, że mamy gwarantowane wyjście z pierwszego miejsca później, bo raczej żadna drużyna nam się nie przeciwstawi. Ale jeśli go przegramy, może być różnie. Najlepsze wyjście to chyba zremisować. Znaczy, najlepsze, takie normalne wyjście to zremisować. Najlepsze to wygrać oczywiście, nie? A tymczasem zaczynamy, słuchajcie, zaczynamy pierwszą połowę tego meczu. No i Gakpo do Zielińskiego, Zieliński do Endo. No, jest tu Zielu. O, już zaczynają mocno, Olize. Z Magalisterem, Magalister. Z Zielińskim, Zieliński do boku. Do Zichenko, Zichenko do Martinelliego, Martinelli, ale jest tutaj Alvarez. Dobry pierwszy kontakt z piłką, dobre przejęcie. Jest też Atunia, który będzie bokiem boiska wybiegał. Atunia, Atunia, on musi mieć z kim zagrać, albo i nie. Strzał, jeszcze, no nie, no nie. Van Dijk tam wypchnął naszego napastnika, ale sędzia tego nie zauważył. Ajajaj, jeszcze Alvarez. Podanie do Atuni, Atunia. Atunia z Alvarezem, dobrze. Alvarez będzie wrzucał, ale no nie Walisona, no błagam cię. No nie Walisona. No mogłeś we wszystkich, ale czemu Walisona akurat? Martinelli z Zielińskim, Zieliński do Martinelliego, Martinelli. No, panowie. Panowie, ale to tak nie możemy dawać, bo Magalister już tutaj jest. Jest też Martinelli. Jest Zichenko. Zichenko do Martinelliego, jest jeszcze Gakpo, ale Kowar broni to. Dobrze, dobrze, Kowar. Tu trzeba być cały czas skoncentrowanym. Zieliński, aj faulowany tam. Ale na całe szczęście nic sędzia nie odgwizduje. Jeszcze do Endo, Endo obraca się i bramka, co jest? Jak to wpadło? Jak on to rozegrał, ty, w ogóle? Nie wiem, z połamanymi nogami chłop strzela w ogóle. Pojebana akcja. Dobra, no ale trudno, no trzeba... Oj, 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 Martinelli tam mocno na Alvarezie się przejechać próbował. Sanchez, na drugą stronę do Huerty. Huerta jeszcze głową z Angulo. Angulo. Angulo, on za bardzo nie ma co tutaj zagrywać. Sanchez do Hoffmana. Hoffman do Atunia. Atunia odbija piłkę od swojego dupska. Jeszcze Atunia. Jeszcze Hoffman. Jest jeszcze... Nie. No panowie, no nie. No nie możemy tak dawać. Endo. Do boku, do Martinelliego. Martinelli. On jest szybszy od Alvareza. On jest szybszy od Alvareza. Ale Alvarez jest jeszcze tutaj. Jest jeszcze Gakpo. No, ale panowie, no weźcie mu tą piłkę. Co to cię kurwa dzieje? Co jest? Jakby what the fuck? Nie wiem, poziom mi się zmienił? No przecież widziałem, że jest klasa światowa. Halo! Tylko moi chyba nie bardzo jak klasa światowa grają. W sensie NPC-ty, nie? Kurwa. Jeszcze Atunia, dobrze. Dobrze, Atunia. Atunia, dobre odegranie do Hoffmana. Hoffman do Buangi. Buanga strzela, ale Alisson broni to. No panowie, tu trzeba się wziąć w garść, coś strzelić.
Jest Atunia, Atunia wrzuca, no i brawo! Brawo Angulo, brawo! O to właśnie chodzi! O to właśnie chodzi w tym wszystkim! Brawo! 2-1! Mamy kontaktową, oj, 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 no to będzie mecz pełen emocji, coś czuję. Magalister, jeszcze Magalister. Oj, przerzutka tutaj na bok do Martinelliego, Martinelli. Jeszcze Zdziczenko, Zdziczenko. No, tam z faulem delikatnym, ale Alvarez, dobrze, dobrze, dobrze. No tylko ktoś musi z tym Hoffmanem tu spróbować zagrać. Oj, jest Atunia, Atunia będzie wychodził, sam na sam Atunia. Strzela, ale po nodze Alistera. Ajajaj, przepraszam, Alissona, a jednak nie, co jest, jak to nie, co do chuja, no panowie, dobrze Atajach, ale jest tu Zieliński, jest jeszcze Endo, Martinelli z Gakpo, no panowie, no ale tu trzeba szybciej, szybciej troszeczkę podejmować decyzję, no i mamy koniec tej pierwszej połowy, czy tam Borek był na tym namalowany, rybany trochę. Czy to roboty wziął w końcu? Dobra, Fosu za Kovacevicia. O kurwa, i teraz co dalej? Alvareza nie chciałbym zmieniać, bo Alvarez jest za mocny. Ale z drugiej strony cały czas go eksploatuje z tamtej strony i to jest lipa. Sanchez i Rodriguez też będą mieć przesrane. Dobra, na razie bez większych zmian. Tylko ta jedna, bo Fosu jest faktycznie mega zmęczony. Więc to już trzeba zrobić. Angulo do Atajacha, Atajach. Atajach. Odegranie do Rodriguez'a, Rodriguez jeszcze z Atajachem. Atajach na drugą stronę, przerzutka do Alvareza. Alvarez tam głową. Dobrze, Hoffman, ale... Kurwa. No ale właśnie. Tu trzeba coś więcej jeszcze zrobić. Olize. Olize. No, panowie, panowie, no ale to trzeba przejąć. Endo jeszcze z Gakpo, Gakpo. Oj, 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 do Zielińskiego, Zieliński w polu karnym. Jeszcze Olize, jeszcze. Dobrze, Alvarez, Boże Święty, coś ty zrobił. Jak dobrze, żeś to wyratował w ostatniej chwili. Jest tu jeszcze Huerta, ale on wypuszczony. Dosłownie wypuszczony, będzie bieg sam na sam. Huerta, Huerta z Alissonem, no i Alisson mocniejszy. Aj, aj, aj. Taka sytuacja, no i tak zmarnowana. Jeszcze, tutaj, do boku, do Olize, ależ podanie mocne, no, Carvajal, z Virgilem, jest jeszcze Magalister, no, no, Olize, Olize bokiem boiska, Olize, Olize wbiega pole karne, ale Angulo zatrzymuje go w ostatniej chwili, bardzo dobrze, bardzo dobrze, musimy to przynajmniej zremisować, Zieliński, no, jest jeszcze Magalister. No, panowie, dobrze, dobrze, blokujcie, tak jest. Rodriguez, dobre podanie do Hoffmana. Hoffman, ale on nie ma z kim. Hoffman. Hoffman, jeszcze do Antuni. Antunia, wypuszcza się, Antunia. Antunia będzie wybiegał na sam podanie, ale nie do Van Dijk'a, nie tak. On z tobą nie gra, człowieku, w jednej drużynie. Plan był dobry, wykonanie było słabe. Oj, co za faul na Zielińskim tam jeszcze. Ale Martinelli będzie kontynuował ten samotny rajd. No, Martinelli wrzuca! Aż mi grę zminimalizowało. Co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? Aż mi grę zminimalizowało z wrażenia. O kurwa. Oj, oj, oj. No i Diaz wykorzystał to, a Kovar nic, dosłownie nic nie zrobił, żeby uratować tą sytuację. Jest jeszcze Buanga z Huertą. Huerta. Huerta w pole karne, ale on nie ma z kim grać. No i to jest główny problem. Ale wywalczył chociaż rzut rożny. Hoffman. Na krótko. Do Antuni. Antunia wrzuca. No ale nie ma kto tam zamknąć tej akcji, no. Panowie! Weźcie się w garść! Kovacevic z żółtą kartką za tamten faul, w sumie się nie dziwię. No, ale jak kurwa, przecież on był zablokowany, to jakim cudem on to w ogóle przejął? Jakby WTF, jakim cudem on podał? Szar, jeszcze do boku, do Zdziczenko, Zdziczenko,
Aleś, głupie podanie, ale jest jeszcze Kovacevic z Antunią. Antunia, no on nie ma z kim, no i... No i widać co się dzieje, moi drodzy, no. Nic z tego raczej już nie będzie. Przegramy ten mecz raczej 3-1. Tym bardziej, że grają no taką strasznie, strasznie nieładną piłkę według mnie. Jaki kurwa wolny? Co ty pierdolisz? Co to był w ogóle za wolny z dupy? Przecież tam nic się nie wydarzyło. Angulo, do boku, do Atajacha, Atajach, Atajach, jeszcze, z Rodriguezem, Rodriguez do Huerty, dobrze, 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 jeszcze Huerta, przerzutka do Buangi, Buanga przy piłce, Buanga, jeszcze z Huertą, Huerta strzał, kurwa, 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 jak wy możecie coś takiego robić? I Villarreal z Romą wygrał. Kurna, no ja... Nie wierzę w to, co tu się stało. No ciężka przeprawa, no przegraliśmy, no trudno. Takie życie, pozwólcie, że skipnę ten... Pozwólcie, że to skipnę, bo to nie ma sensu najmniejszego. No mieli szczęście i tyle, no morale nam spadły zdecydowanie po tym meczu. Morale nam zdecydowanie poleciały po tym meczu, ale się nie dziwię. Kovacevic zawieszony z powodu uzbieranych kartek. Kurwa, no nie. No nie! Bo już inaczej nie powiem. Dobra, ale Harkin jeszcze na wypożyczenie. Kto tu jeszcze? Sala na wypożyczenie. Niech idą chłopaki. No kaszana totalna, nie? Kaszana totalna. Berardi idzie na wypożyczenie. Niech idą. Kaszana, kaszana, jeszcze raz kaszana totalna. Za ile w ogóle jest otwarcie transferów? Za 80 dni. Kurde, no przykro mi trochę z tego meczu, powiem wam szczerze. Myślałem, że wyjdzie lepiej. Tego Hoffmana trzeba zmienić, bo on zajechany tam jak koń na rodeo. Myślałem, że wyjdzie lepiej, no wyszło jak wyszło. Za to ze Śląskiem 3-1. Więc no nice, no chociaż w ligówce nam wyszło. Pierwsze miejsce nie jest źle. Chłopaki dalej odchodzą jeszcze. Niech idą na te wypożyczenia. Kurwa, tylko mogłem nie wypożyczać ich do klubów z Ekstraklasy jednak, wiecie? Bo niepotrzebnie wzmacniam swoich przeciwników. O, jakieś raporty skauta powpadały, Jezus. Jezus, dużo tego. A on coś ciekawego w ogóle wymyślił tym skautem, czy tak średnio? Raport skautów. Aha. I to jest ten raport, tak? O, tu jest jakiś raport. Oddo, 66. Dobra, to możesz przestać obserwować od razu. Czy kogoś jeszcze chce tu obserwować albo przestać obserwować? Dobra, na razie niech sobie zostaną. Możemy zobaczyć ewentualnie, nie w centrum transferowym, tylko w szukajce, czy jest jakiś zawodnik na wolnych pozycjach do 27 lat, który jest jakkolwiek perspektywiczny. No bo trochę czasu już minęło, więc być może... Być może... Ale z tego co widzę, to nic z tego. Nie, no nic nie ma, nie? Nie ma żadnych wolnych zawodników. To jest aż dziwne. To jest aż dziwne. Dobra, nasi następni idą na wypożyczenia. I dobrze, niech idą. Niech im się dobrze wiedzie. Niech się dobrze rozgrywają. Niech się dobrze rozwijają przede wszystkim. Bo to nam się przyda. Zdecydowanie. Boli mnie tylko to zawieszenie Kovacevicia, bo to będzie... To może mnie boleć później, nie?
To może mnie boleć w tej fazie grupowej jednak. No bo tracę zamiennika na SO, który jest mocny. Tym bardziej, że tu są mecze praktycznie dzień po dniu grane, nie? Tu są mecze praktycznie dzień po dniu. To mam pomysł taki. Tylko czekajcie, bo mi się Fosu odkupił. W sensie nie jest skupiony już. Więc trzeba plan treningowy pozmieniać im. Na pełne skupienie. Do wszystkich z jedenastki. I teraz tak. Blanchard na pełne skupienie. Kovacevic na pełną kondycję. Baran na pełną kondycję. I zaraz zobaczymy, co po tym meczu. A na ten mecz ze Stalą zrobimy sobie skład, który by nigdy pewnie nie zagrał. W takim składzie, w jakim zagra. Ale dam im też szansę tym sposobem po prostu. Niech sobie mają coś od życia. Dobra, zamiast Fosu jakiegoś SO potrzebuję. Kurwa, nie mam żadnego na zmianę. Nie mam żadnego SO na zmianę. A nie chcę Angulo wystawiać. A nie, jest Castro, dobra. Jest Castro, jest Galdemesz. Alvareza musimy zmienić. Czyli za Valverde. Dobra, ja tu nie i Huertę jeszcze. Jakiś Esien perspektywiczny tutaj? Albo LS? No powiem wam, że ciężko to widzę. Ciężko to widzę, szczerze mówiąc. No ale dobra, weźmy tego. SPDK to nie, bo on tu się nie nada. Może Quintero. Czekaj. No Quinterowi chciałbym prawą pomoc zrobić. To by troszkę dało. Kurwa, tutaj coś pokombinujemy na ten mecz, słuchajcie. Dobra. Galdemesz. Żebym tego dał na SPO. Kurwa, no czemu jednemu wychodzi SPO, a innemu nie? Dobra, niech będzie tak i tu SP. To. Dobra, no i tak zagramy. To jest bardzo dziwny skład. Szczerze mówiąc, znaczy inaczej, na początku zeszłego sezonu takiego składu bym się nie powstydził. Na ten sezon to jest skład, który nie powinien zagrać w tym składzie, w którym gra, ale musimy oszczędzać naszych na mecz z Villarrealem, więc to jest idealny moment. A może zagram ten mecz? Nie, zróbmy symulację. I dostańmy 2-1, no trudno, no kurwa, no zdarza się. No zdarza się, no trudno. No jest jak jest, nie? Jest jak jest. Ale przynajmniej wystawiłem naszych. Postaram się pana nie zawieść, nie ma sprawy. Jeśli nie będę grał częściej, muszę rozważyć moją przyszłość. Liczę na ciebie, Baran, wtedy, kiedy będziesz musiał kogoś zamienić. No co ja ci, kurwa, powiem innego, stary. No Liverpool nas wyprzedził. No niedobrze, no. No niedobrze, bo musimy wygrać teraz z Villarrealem, a Liverpool musi przegrać z Romą. Czy jest to do zrobienia? Nie mam kurwa bladego pojęcia. Ale chciałbym, żeby było. Chciałbym, żeby było, nie? Dobra, oni się dogadali, to niech se idzie do tego Levante. Chciałbym, żeby to było do zrobienia, ale czy będzie, nie wiem. Nie wiem.
Nie mam pojęcia, nie? Martial, Pareo, Klosterman, Dmitrijewski. No nie, no dobra, nie ma tam szału. Ale ile oni mają? Piątkę, nie? A nie, cztery mają. Czyli jak Roma mniej więcej. No to... To jest szansa, nie? Łatwo nie będzie, bo być nie może. No ale wygramy, no damy radę. Gurwa. To jest faza grupowa, tylko bez przesady. Choć nie powiem, że trafiła się nam ciężka grupa, nie? Były grupy dużo łatwiejsze, więc... Jak podejdziecie do najbliższego meczu? Koncentracja, no. Koncentracja, no i morale, mam nadzieję. Wkrótce poprawimy grę. Bardzo szczęśliwy, no i dobrze, to jest git. Na pewno trzeba sesję treningową zrobić. Kontroli nad piłką, bo to nam się przyda zdecydowanie. No i trzeba będzie się popisać, słuchajcie, w tym meczu. No trzeba będzie się popisać, no co ja wam powiem, no. Trzeba się będzie popisać sobą. No i nastrzelać coś tam, nie? No jakbym... Znaczy, właśnie, kurde, to jest, wiecie, to jest ten problem, że na przykład na Romę się nie nastawiałem w ogóle, nie? Na Romę się nie nastawiałem w ogóle, a wyszło bardzo dobrze, nie? A ani trochę się tam nie nastawiałem na to, że wyjdzie. Bo myślałem, że ten Villarreal będzie łatwiejszy. No ale no nie może być za łatwo, dobra. Wywalmy, mamy co mamy. Ocena jest taka jak powinna, lećmy z tym. Lećmy z tym do meczu. Czy coś powinniśmy tutaj wymienić? Kurwa, martwi mnie tylko to, że oni nie są skupieni, nie? Kovacevic jest z czerwoną, to trzeba zmienić. Tylko za kogo? That's the point. Za kogo? Za Valverde chyba. I najgorsze jest to, że moi ławkowicze nie zdążyli się zregenerować na ten mecz. I to jest lipa fest, nie? To jest lipa fest. Bo ja zapomniałem po meczu ustawić maksymalne na maksymalną koncentrację na treningu, na wytrzymałości. Ajajaj! Dałem dupy, no, mówiąc w skrócie. Mówiąc w skrócie, dałżem dupy. Dobra, zagrajmy tymi strojami. One zawsze przynoszą szczęście nam. No i jedźmy. Jedźmy z tym meczem, moi drodzy. Jedźmy z tym meczem. Ten mecz fazy grupowej UEFA Champions League wywołuje... Co ma być, to będzie? Co ma być, to będzie? No musimy to wygrać. Zaczynamy. Zaczynamy. Hoffman do Buangi. Buanga do Sancheza. Sanchez do boku. Do Alvareza. Alvarez. Już do Antuni. Antunia. Już tutaj kiwa. Dobrze, dobrze. Bokiem boiska. Tak jest. No tylko potrzebuje kogoś, kto by zamykał tam. Ale jeszcze. Antunia. Antunia. Dobrze. Podanie do Rodriguez'a. Rodriguez jeszcze z Antunią. Antunia, no i kurwa traci tą piłkę, no. No oj, 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 no panowie, ale to trzeba... No nie, no to trzeba nauczyć się przejmować ją, no. Taka sytuacja i taka dupa z tego wyszła. Jest jeszcze Antunia, dobrze! Prawidłowo, idealnie do Hoffmana. Hoffman jeszcze z Buangą. Buanga strzał i prosto w Klostermana. Ale chyba rzut karny, czy nie? Kurwa, no nie w tą stronę, panie sędzio. Nie w tą stronę! Alberto. Reberton Diaz. Martial. Martial. No, podanie do Pareo. Pareo. Do boku. Do Sedziona. Sedziona. Z Martialem. Martial. Podanie do Prestona Diaza. Ale na całe szczęście nic z tego. Ale że tam nie było spalonego? To mnie zastanawia. Na spokojnie. Jest Alberto, ale też jest Atajach. No i Atajach przytomnie. Chodź. Podanie już takie chyba nie do końca przytomne, bym powiedział. Jeszcze Kukę. Do Wandersona, Wanderson do Alberto. Alberto strzał, Angulo obronił to. Własnym ciałem, można by nawet rzec. No, no panowie, ale no nie możemy tak dawać. No co jest? Co jest? Tak się kończą podobne zagrania w polu karnym. Co? Jaki karny jeszcze z dupy? Oj, oj, oj. Pareo versus Kovar. Kovar, obroń to, proszę! No i nic z tego!
I mają 1-0. Oj, 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 no nie, no nie, panowie, no tak dobrze z Romą szło i teraz gracie taki piach. Ale to taki piach, że to jest po prostu aż się przykro na to patrzy. Naprawdę, aż się przykro na to patrzy. Jeszcze Rodriguez, dobre podanie do Hoffmana. Hoffman, ale on nie ma za bardzo z kim. Jeszcze Hoffman z Buangą, Buanga, ajajaj, no i weszli mu tam ślizgiem w ostatniej chwili. Tuż przed strzałem, Albertson do Berentona Diaza. Diaz do Alberto znowu. Ale jest tu Atunia, no i nic z tego, kurna. Plan dobry, wykonanie niezłe. No ale nic z tego. Jeszcze, Pareo. Do boku, do Segiona. Ale jest tu Atajach, bardzo dobrze. O ja pierdolę. Gdzie jest ta koncentracja, o której mówiliśmy? Oj, niedobrze. Ale Angulo, brawo, prawidłowo. Dobry blok ciałem. Tylko trzeba uważać na te bloki, bo to czasami może się skończyć karnym. Ale Atajach. Dobrze Atajach. No i teraz tylko to wybiegaj to. Dawaj, no musisz dać radę. Jeszcze na spokojnie, do Huerty. Huerta, rozegranie z Błangą, ale ten nie trafia w tą piłkę. Kukę. No, panowie, Parejo. Do boku, do Segiona, Segiowa. Oj. No nie, tak. Dobrze, Kowar, brawo, Kowar. I jeszcze Alvarez, bokiem boiska, no trzeba jakąś kontrę. Kurwa, i koniec pierwszej połowy akurat. Ajajaj, no Rodriguez mega zmęczony. Najgorsze, że nie mam go za bardzo na kogo zamienić, bo jest tylko baran. Zobaczymy troszeczkę później. No na razie to by wypadało, słuchajcie, coś strzelić, no bo jednak mimo wszystko jest 1-0. No panowie, ale to nie tak. No nie tak. Ja też grom piach trochę dzisiaj, ale no jednak komputer też trochę gra pioch. Huerta, dobrze. Do Buangi, Buanga. No dawaj z tym rajdem, dawaj. Buanga i jeszcze podanie do Hoffmana. Hoffman strzał i mamy bramkę wyrównującą. Mamy 1-1. Coś pięknego, Hoffman. Brawo. O to właśnie chodzi w tym wszystkim. Jeszcze nic straconego. Mamy wyrównanie. No teraz tylko przycisnąć. Teraz tylko przycisnąć i strzelić drugiego. No dawaj. Oj, nieładnie Atajach. Ale na całe szczęście żadnej kartki za to. Oj, wrzucają. Co tu się stało? Jak ten Santic został sam tam? Panowie, wy tak nie możecie grać w obronie. Tak nie może być. Jeszcze Angulo. Dobrze. Do Sancheza, przepraszam, do Rodriguez'a. Rodriguez do Buangi. Buanga, ale na spalonym. Kurna. Plan był dobry. Wykonanie było dobre. No i no, ten spalony, no. Sedziowa z Wandersonem. No i jeszcze. Dobrze, Atajach, ale kurwa, nie to podanie. No nie do niego. Panowie, no ale to trzeba troszeczkę żwawiej żyć w tej obronie. Jeszcze Sanchez. Dobrze do Huerty. Huerta do Buangi, Buanga będzie zbiegał w szesnastkę, Buanga strzela, ale Dimitriewski broni to. Ajajaj. No jeszcze od rogu, Atunia wrzuca, ale nie wiem za bardzo do kogo, bo Sanchez nie ma szans nawet tam dobiec. Nie wiem co to było, ale na pewno nie było to dobre rozegranie. Szkoda tej sytuacji, szczerze mówiąc. No ale trudno. Jeszcze. No kurwa, jak mnie rozgrywają tam. Dobrze, ale... Oj, brawo! Jak dobrze, żeś to tak zrobił! Jeszcze Fosu, za Tunią.
A Tunial nie za bardzo ma do kogo. Jest jeszcze Hoffman tutaj. Hoffman. Rozegranie, ale... Kurwa, no nie zrozumieliście się, panowie. No jeszcze. Przyciśnijcie ich tam. Oj, do boku rozegranie do Alberto. Alberto, na blisko. Jest jeszcze Martial. On chyba na spalonym tutaj był, chociaż widzę, że sędzia nie podnosi chorągiewki. No. Kurwa, zagranie dobre. Wszystko git. I no nie do końca o to chodziło. Brawo, Kowar, brawo. Dobrze, jeszcze Buanga. Buanga, bokiem boiska, on nie ma z kim zagrać i to jest problem. To jest dzisiejszy problem, Atajach. Atajach. Dobrze, do Rodriguez'a, Rodriguez. I jeszcze do boku, do Atajacha. Atajach wbiega w pole karne. On nie ma za bardzo z kim zagrać. Jest jeszcze Hoffman, ale ten podcięty tam, no nic z tego nie wyszło. Mamy remis, no mamy remis, moi drodzy. No chociaż tyle, chociaż tyle. Nawet jeśli nie każdego satysfakcjonuje. Chociaż tyle. Zwycięstwa zabrakło nieco. Chociaż może to sprawić, że nie wyjdziemy z grupy tym sposobem. A tego bym nie chciał. No mam nadzieję, że Roma wygra z Liverpoolem jakimś cudem. Just a couple of questions for you. No nie zapowiada się to dobrze, szczerze mówiąc. Nie zapowiada się to dobrze, szczerze mówiąc. No ale trudno, zobaczymy. Oj, ciężki mecz, ciężki. Ale myślę, że warto oglądania, co? Sporo ostatnio graliśmy, no jest jak jest, zobaczymy. No trudniejszy przeciwnik. Znaczy denerwuje mnie to, że te mecze są zaplanowane tak, że mam mecz Ekstraklasy, 3 dni później mam mecz Champions League, a później przez tydzień kurwa nie ma niczego. No przecież to jest absurdalne, nie? No nie powinno być tak, że oni grają mecz za meczem. Albo inaczej, no jeśli chcą grać mecz za meczem, to niech grają później tą Ekstraklasę zasraną, na której mi tak bardzo nie zależy. Po prostu. I wtedy nie ma najmniejszego problemu, nie? Wtedy nie ma najmniejszego problemu. Jak to wygląda teraz? Roma wygrała z Liverpoolem. O kurwa. O kurwa. O kurwa. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. To ciężki temat będzie teraz do przebrnięcia. No następny mecz mamy z Villarrealem. Później Liverpool i Roma. Jeśli z Villarrealem przynajmniej byśmy zremisowali, to nie byłoby tragedii. No ale później musimy przynajmniej z Romą wygrać, nie? Przynajmniej z Romą wygrać i wtedy będziemy mieć 8 punktów. No Roma nie wygra dwóch spotkań. Przynajmniej jedno z tego, czyli będzie miała 6. I Liverpool może z nami wygrać. Czyli wyszlibyśmy z drugiego miejsca. To nie byłoby źle. To nie byłoby źle, tak szczerze mówiąc. To nie byłoby naprawdę źle. No. To nie byłoby źle, słuchajcie. Tak mogłoby być. Tak by mogło być. Natomiast to wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie jakiś komentarz. No i oczywiście, jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie mój kanał. Zachęcam też do wspierania mnie. Przycisk wesprzyj obok subskrypcji. To tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zapraszam was do kolejnych. Na razie. No i cześć.